To jest peruka! Czy naprawdę wiele osób myślało, że to nie jest peruka, tylko naprawdę sobie coś z włosami zrobiłem, że w ogóle mam takie długie i w ogóle... Przecież ja mam krótkie włosy, a niektórzy nawet mówili, że mam, że jestem łysy. Ale mam krótkie włosy. A to jest peruka i będę w niej chodził, bo jest karnawał! Już wam wcześniej wytłumaczyłem, dlaczego jestem tak ubrany. Dobra, montując filmik z Hello Zombie, zastanawiałem się, jakby to tutaj to wszystko użyć, dlaczego... po co my w ogóle te wszystkie klucze tutaj potrzebujemy? I doszedłem do wniosku, iż ponieważ u góry, gdzieś tam u góry, a co to w ogóle tu jest za wieża, bym się chciał do tej wieży dostać, nieważne. Tam był taki pokój, gdzie były niebieskie, zielone, żółte drzwi. I w ogóle po coś potrzebujemy też na przykład ten totem. Ten totem wydaje mi się, że potrzebujemy po to, że jakbyśmy mieli umrzeć, to wtedy nie umieramy. I potrzebujemy też coś, żebyśmy mogli wysadzić lub też jak coś na wzór wytrycha, żebyśmy mogli otworzyć tutaj... Wiecie co? Tą piwnicę, nie? Więc tak pomyślałem sobie, że jest też na przykład ta łopata potrzebna i nie dostaliśmy się do jednego pokoju. I wydaje mi się, że tam możliwe, że będzie ta łopata potrzebna. Dobra. To jak sami widzicie jest wstęp. Dobra. On teraz anyway coś tam. Tak musimy zawsze zrobić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Anyway. Dobra. On teraz sobie tutaj przebiegnie. Zróbmy teraz tak, że ja sobie pobiegnę tutaj za naszym samochodzikiem. Gdzie on jest? Mam nadzieję, że nie będziemy teraz pod tutaj tym cmentarzyskiem gonił. Ale w ogóle fajnie jest mieć w ogrodzie cmentarz. Ciekawe, czy to są osoby i ludzie, których on sam pochował. Czy nie wiem. Ty w ogóle gram w miliony gier naraz i mi się klawiszologia w ogóle myli. Mimo, że w Minecrafcie jest bardzo dosyć prosta, super turbo. On biegnie za mną? Nie, nie biegnie za mną. I czekajcie, czekajcie. Tutaj był chyba ten shovel, nie? Tutaj mamy ten shovel. Dokładnie, to będziemy potrzebowali. Ja sobie to sam dam na sam koniec. I zobaczcie teraz to. Mam nadzieję, że wchodząc teraz tutaj do tego pomieszczenia... Ej, nie da się otworzyć, fuck. To się tylko da z drugiej strony otworzyć, także musimy wejść teraz tędy. I przeskoczyć sobie tutaj przez okno. Najlepsze jest to, że sąsiad i tak do tego pomieszczenia nie potrafi wejść. Chyba, że my otworzymy sobie tam kuchnię i on wtedy tędy tutaj wejdzie. Ale na razie jesteśmy tutaj spoko. Ej. Ej! Nie! Przed chwilą powiedziałem, że jest spoko. Przed chwilą powiedziałem, że jest spoko, a on już tam nie jest spoko. Dokładnie tutaj chciałem wejść i co tutaj mamy? Dobra, zobaczcie, tutaj możemy coś odkopać. Fuck! Mam nadzieję, że on mnie nie słyszy. Ja się schowam tutaj. Dobra. Widzi mnie. Patrzy się na mnie, widzicie to? Widzicie to, jak się patrzy? On się zastanawia, czy to jest cień, czy to naprawdę jesteśmy my. Ja się może troszeczkę schowam. Żeby on się tak na nas nie patrzał. O. On tu jest w tym pomieszczeniu. Nie ma go tu. Nie ma go tu. Ale najważniejsze teraz jest dla mnie, żeby się tutaj wejść. Bo zobaczcie, tu jest jakiś kuźwa grób, czy cholerowe co to jest. Ciekawe, czy tutaj będzie do zdobycia nauczycielka z Hello Neighbor. O nie, mamy blue key. Fuck. Jaki mamy klucz? Blue key, okej, okay, mamy klucz blue key. A tędy da się wyjść? Tędy się nie da wyjść, halo? Da się tędy wyjść? Nie da się, tędy się nie da wyjść, nie wiem dlaczego to jest zamknięte. Czy tu jest jakiś przycisk, dzięki któremu będziemy sobie mogli tutaj otworzyć? Chyba nie, dobra. Dobra, na spokojnie. Na spokojnie sobie teraz pobiegniemy do góry, bo u góry też potrzebujemy wziąć sobie te potionki i musimy wejść do góry, żeby zdobyć jeszcze jeden klucz. Jaki mamy tutaj blue, okej, jeszcze jest yellow chyba i green z tego co mi się wydaje. Dobra, jak on tutaj to wszystko rozwali, zobaczcie, że tutaj tego się nie da otworzyć, bo to jest zabarykadowane. Mam nadzieję, że mnie nie usłyszał. Dobra, lecimy dalej. Lecimy, spoko, dobra. Mam nadzieję, że go tutaj nie będzie. Nie, tutaj nic nie ma. Musimy wejść. Widzicie, tu jest blue key. Widzicie? O. Jak był ten. Jak to było? Tędy chyba, nie?
Dobra, tędy, bo tu jest taki mini labirynt utworzony. I teraz tutaj mamy, zobaczcie, yellow key. Mamy yellow key i jeszcze potrzebujemy jeden. On się zastanawia, gdzie my jesteśmy, ale pewnie jest na dole. Ja wątpię, że on, że on będzie potrafił tutaj wejść, do góry. Ale możemy się też zdziwić, wiecie, o co chodzi. Dobra, i teraz... musimy iść tutaj. Tutaj chyba nic nie było. On nas tutaj chyba tylko straszy, z tego co mi się wydaje. On jest na dole. Chyba. Mam nadzieję, dobra. Jezus, dlaczego one wyleciały? Jak ja się teraz przestraszyłem. Dostaliście też gęsiej skórki? Dobra. Powiedzieliście mi też w komentarzach, żeby wziąć te potionki, bo wtedy musimy wejść w lawę. Ja nie wiem, ja nie znam tych rzeczy, wiecie o co chodzi. Bo ja w Minecrafta nie gram aż tak dużo, dlatego mi strasznie pomagacie w komentarzach. Tutaj coś jest ciekawego? Nie, tutaj chyba nic nie było. To jest tylko, żeby był jakiś tam, wiecie, jak mini jumpscare albo coś takiego. Dlaczego on szczeka znowu? W ogóle ja się pytam, dlaczego ten zombiak szczeka, czy to jest normalne? A wy mówicie, że on ma normalne takie odgłosy, no to spoko, nie? Dobra, biegniemy znowu teraz tutaj. Mamy potionki. I musimy się teraz dostać do tego pomieszczenia. Jak on szybko przybiegł tutaj. Tutaj się potrzebujemy dostać, czyli musimy wejść od drugiej strony. Najlepsze jest to, że sąsiad sam się zabarykadował we własnym domu i nie potrafi tak jakby z niego wyjść. Dobra, może tędy się będzie dało skoczyć. Nie, bo tutaj jest szyba, okej. Okay. Czyli możemy wejść tylko i wyłącznie tędy, ale nie możemy być tacy głośni, wiecie o co chodzi. Fuck! Fuck, sąsiad, nie! Sąsiad, proszę cię! Jo cię proszę, sąsiad! Biegnie za mną? Nie, nie biegnie. Nie biegnie za mną. Co za gościu, ty. Jak ja się tego kuźwa przestraszyłem teraz. Dlaczego on sobie tak... O, kuźwa, teraz tędy biegnie. Sąsiad nie... Sąsiad nie... Fuck, co się teraz stało? Dlaczego mnie to atakuje, a jednak nie atakuje? Dobra, poczekamy teraz tutaj chwilę, bo on jest chyba gdzieś tutaj super turbo blisko. Dawaj, dawaj! Dobra, rzucamy. Ej, ej, ej. Miałem tym rzucić, kuźwa mać. Dobra. I teraz wchodzimy tutaj. Dobrze mi podpowiedzieliście. Bo ja bym się po prostu nie szczał, że tutaj trzeba tędy wejść. Nie wiem, ile ta miksturka będzie działała. I mamy teraz tutaj, zobaczcie, green key. Czy jest fajnie, jest pięknie. 6 kuźwa minut. No to na spokojnie, o Boże. Ja już się bałem, że będę musiał drugiego potionka użyć, a jednak nie. Dobra, mamy 3 klucze. I teraz, moi mili, musimy iść do góry. Tylko nie wiem, czy tutaj coś jest potrzebne, chyba nie. Mimo, że tutaj się już te drzwi otwarły, to tutaj jest tylko zegarek. Jakaś kromka chleba. Czy jakieś małe ciuchy. Nieważne. I teraz musimy wejść do góry. Ej, już się to skończyło chyba, nie? A nie, ja się przestałem palić. Okej, ja się przestałem palić. Ale musimy teraz wejść do góry, bo mamy przecież te wszystkie 3 klucze. I tam najprawdopodobniej będzie wytrych, dzięki któremu będziemy mogli dorwać naszego sąsiada. Ale ja nie wiem, gdzie on jest. O, dobra, on jest tutaj. On się nami strasznie interesuje. Tylko, że on za bardzo nie potrafi... O, idzie. O Boże, o Boże, on teraz zostanie wciągnięty. Jak on wejdzie na tą ulicę, to on zostanie wciągnięty, widzicie? Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Ale pewnie jest to wzięte z Alfy 2. Ogólnie z... Nie, w Alfie 1 sąsiad potrafił wejść do naszego domu. I wtedy się bugował, wiecie o co chodzi. To tutaj tak pulsuje ode mnie. Co się teraz stało? Co jest ze mną nie tak? Dlaczego ja się tak trzęsę? Czy to jest normalne? Czy ja jestem... Jak ja lubię, jak się tak gra zacina, nie? Jak ja to kuźwa uwielbiam. Cicho. Cicho, bo teraz musimy wejść do góry, a ja nie wiem, gdzie jest sąsiad. Żeby nie było, że on gdzieś tutaj u góry jest. Albo gdzieś tutaj blisko stoi. O, widzisz? Idzie do góry. Zauważył nas. Musimy go jakoś wybawić stamtąd, bo ja muszę wejść do góry. Hej, sąsiad.
Hej, sąsiad! Dlaczego on poszedł do góry? Tutaj coś zostawił po sobie. Tutaj też coś zostawił po sobie. O Boże. Jezus Maria! Dlaczego ja się tak tego teraz przestraszyłem? Nieważne. Nieważne. O, leci znowu tutaj. Spadaj, spadaj, spadaj. Zamknął sobie sam drzwi. Uciekaj, szybko. Od tego, proszę cię. Na spokojnie, idziemy na spokojnie. Zobaczcie, niebieski klucz. Okej, dobra, otwarły się. Widzisz? Otwierałem się. Żółty klucz. Okej, dobra, otwierałem się. Ale w ogóle tędy będziemy mogli zeskoczyć na dół. Tak mi się wydaje, że tam będziemy musieli zeskoczyć na dół, żeby było szybciej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo to jest wszystko przemyślane. I zielony klucz. Otwieraj. I co my teraz tutaj mamy? Ja się wolę tutaj tak nie pojawiać, bo mi się wydaje, że on za chwilę stanie u nas za plecami. Zobaczcie, tu jest pełno złota. Szkoda, że nie mamy tej łopaty. To możemy zgasimy to. Okej, dobra, zgasimy, on nas wtedy nie będzie widział. I mamy teraz, zobaczcie, can blow up the door and the stars. Gracz to mi juniorski wyleciał z hukiem. Ja pierdzielę, czy tam jest jakaś pułapka, czy co to jest? Nie wiem. Ale muszę znowu szybko biec do góry. Dlaczego on zostawia takie ślady po sobie? To powoduje, że ja jestem spowolniony chyba, nie? Dokładnie. I on jest. Sąsiad. O Boże! O Boże, Boże, Bożenko! Jezus Maria! Nie, jak ja się tego boję! Jak ja się tego boję, ty kuźwa mać, ty! Dostał z mikstury w łeb! O Boże, o Boże, o Boże! Dlaczego to tak znowu laguje? Wydaje mi się, że on od razu się tam tak jakby u góry rodzi. Biega w tamtym pokoju. Gdzie on jest? O-o. Leci tutaj. Mam nadzieję, że spadnie teraz na dół. Chodź tutaj. Chodź tu. Chodź tu i zleć na dół. Chodź tu, chodź tu. Jezus Maria! Dlaczego on też tak potrafił przeskoczyć? O, żeż ty kuźwa mać, jakie to już jest ciężkie dla mnie. Tak, wiem, lamie. Lamie w Minecrafcie. Muszę sobie w ogóle tutaj pozmieniać klawiszologię, bo mi się idiotycznie gra w ogóle. Nieważne. I tak mnie nie zrozumiecie. Bierz to, bierz to. Tutaj na dół. Dobra, on jest po tej stronie. Ja się go tak bałem, a on jest tutaj, po tej stronie. Czy jest w sumie dobrze, on się tam zgliczował znowu. Użyjemy teraz tych TNT. Użyjemy na tym. Jak to użyć? Jak to użyć? Tutaj? Dup! Collect the evidence and escape to your house quickly. Evidence. Gdzie jest evidence? Fuck. Co to jest? To jest jakaś muzyczka, żeby on tutaj szybko przybiegł. Neighbor's diary. Okej, dobra. Zdobyliśmy jego pamiętnik. A on nas w ogóle nie goni. Jezus, ale się teraz przestraszyłem! Congratulations! You managed to flee with the neighbors to the area full of nasty secrets. You gave into the police and you know this behind bars and under close watch. Okej, dobra. Czyli zdobyliśmy pamiętnik od tego sąsiada, gdzie jest bardzo dużo wypisanych sekretów. Doniosłeś to na policji i
Wsadzili go za kraty. You're at the end of the map. I hope you enjoyed as always. Doszedłeś do końca mapy, mam nadzieję, że ci się podobało jak zawsze. I co? I co? I teraz ci głupio, sąsiedzie. Ale zobaczcie, jaką fajnie też teraz przebrany tak jest, wiecie. Nie wiem. Fajnie tutaj teksturki robią. Także Minecraft... O, nie da się stąd wyjść. Dobra, nie da się stąd wyjść. O, mogę się tutaj zamknąć, dobra. I co? Jest tutaj coś jeszcze ciekawego? Nie. Wydaje mi się, że to tutaj, te pomieszczenie tutaj, to jest właśnie pod mapą. Ja wiem, że lamię w tego Minecrafta, dobrze o tym wiecie, też sami to zauważyliście, też sami o tym pisaliście, ale ja dopiero zacząłem grać w tego Minecrafta, mimo że wcześniej grałem już w tego Minecrafta, ale teraz sobie wszystko przypominam, to klawisz i to wszystko się pozmieniało, także mam nadzieję, że teraz mnie słyszeliście przez te otwierane i zamykane drzwi te. I pamiętajcie, to jest peruka, to nie są moje włosy, ja nie jestem, wiecie jak, Sherry, Sherry Lady, welcome to the motion. Dobra, mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał, jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji, zostaw łapkę w górę, dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz, no i widzę cię w następnym video. Na razie, go dzięki, cześć! Wirowałem cały most. Ciekawe, jakby świat wyglądał, żeby rzeczywiście był jako taki zombiak i tak dalej. Już nie latam za mną. Kuźwa mać.